Dzień dobry. Miło nam widzieć Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze właśnie wydamy sobie 3 minutki na to, żeby poczekać na dodatkowe. Dzień dobry. Przede wszystkim witamy serdecznie. Po drugie, pytanie do naszych szanownych uczestników, czy widać nas i słychać wyraźnie, jeżeli ktoś z Państwa mógłby potwierdzić na czacie, będziemy wdzięczni. Świetnie, świetnie, bardzo dziękujemy. Pracujemy w warunkach zdalnych, robimy co możemy, natomiast złośliwość rzeczy martwych czasem robi swoje. Widzimy, że coraz więcej osób już dołącza do wydarzenia. Zaczekamy może dosłownie minutę lub dwie na spóźnialskich. Ale postaramy się trzymać tych ram czasowych, które w agendzie były wspomniane. Tak, właśnie. Widzimy, że jeszcze uczestnicy dołączają, także no, dosłownie jeszcze minutka i wystartujemy. Tak, natomiast całość wydarzenia przewidujemy na około pół godziny. Staramy się w tym czasie jak najwięcej ciekawych rzeczy Państwu opowiedzieć. Okej, Maćku, myślę, że możemy startować. Kto jeszcze ma do nas dołączyć, to dołączy, ale nie każmy czekać tym, którzy już tutaj są, tym, którzy byli na czas. Dobrze, to może już teraz oficjalnie. Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Zaczniemy od przedstawienia się. Ja jestem Maciek Pondel. W Unity Group odpowiadam za realizację projektów z obszaru Data Science, a także projektów Business Intelligence. Poza tym, że jestem zaangażowany w działalność biznesową w Unity Group, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tutaj zajmuję się obszarami takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, data science, oczywiście w aspektach biznesowych. Dzień dobry Państwu, ja z kolei nazywam się Jarek Mackiewicz. Ta lista referencji u mnie jest odrobinę krótsza niż u Maćka. Natomiast w ramach Unity Group zajmuję się rozwojem działań, rozwojem biznesu właśnie w tych obszarach, o których Maciek wspomniał, czyli szeroko rozumianego data science z naciskiem na business intelligence i rozwiązania analityczne. Dobrze, na to dzisiejsze spotkanie mamy przeznaczone około 30 minut, z czego tak sobie założyliśmy, że 20 minut to będzie czas na naszą wypowiedź, natomiast pozostałe 10 przeznaczymy na ewentualne odpowiedzi na Państwa pytania, także zachęcamy gorąco do tego, żeby po naszej wypowiedzi weszli Państwo z nami w interakcję i zadawali pytania, albo może dzielili się własnymi doświadczeniami na czacie. My postaramy się te pytania odczytać i jakoś się do nich ustosunkować. Dobrze, także już mamy ten wstęp za sobą, więc warto teraz powiedzieć, że no, znaleźliśmy się oczywiście w trudnym czasie dla nas prywatnie, ale też przede wszystkim dla biznesu. Trzeba powiedzieć, że większość przedsiębiorców odczuwa bardzo dotkliwie skutki właśnie trwającej tej światowej kwarantanny, natomiast też są firmy, które dobrze odnalazły się w tych, powiedzmy, nietypowych okolicznościach. To, co możemy stwierdzić na pewno, to, że właściwie każda firma w jakiś sposób jest dotknięta tą sytuacją, musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, no i jakoś dostosować się do niej. Najlepiej oczywiście wykorzystać potencjał, jaki płynie z danych, które cały czas gromadzimy, jak i tych, które zgromadziliśmy w przeszłości. Tak, nie da się ukryć, kwarantanna trwa, co widać chociażby po coraz bardziej fantazyjnych fryzurach. No i z jednej strony widzimy, że te ograniczenia zaczynają powoli być luzowane, z jakich przyczyn to już chyba zupełnie odrębna dyskusja w przypadku naszego kraju. Tym niemniej cały świat będzie jeszcze przez długi czas dochodził do stanu sprzed aktualnego kryzysu. O ile w ogóle możemy o takim powrocie mówić, to raczej kształtuje nam się
nowa rzeczywistość, przede wszystkim z punktu widzenia gospodarczego. I żeby w tej nowej postkoronowej, nazwijmy to, rzeczywistości, w tych nowych realiach się odnaleźć, musimy przede wszystkim jeszcze bardziej niż kiedykolwiek podejmować szybko przemyślane decyzje. Takie decyzje, które nie będą tylko oparte o doświadczenie czy intuicję naszych menadżerów, ale faktycznie oparte na faktach, oparte na rzetelnej analizie danych, które gromadzimy w ramach naszych organizacji. I w tych zadaniach przychodzą właśnie z pomocą narzędzia analityczne, narzędzia business intelligence, takie jak Microsoft Power BI, o którym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć trochę więcej. Dlaczego właśnie rozwiązanie Microsoftu? Żeby nie przedłużać, myślę, że kluczowa kwestia to to, że najzwyczajniej w świecie Power BI jest liderem w tym segmencie. Pokazują to raporty Gartnera na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ta niekwestionowana pozycja jest tam wyraźna. Natomiast z perspektywy praktycznej, użytkowej, Power BI to oczywiście interaktywna platforma analityczna, która szybko i sprawnie jest nam w stanie dostarczać odpowiedzi na kluczowe z perspektywy zarządzania firmą pytania, takie jak kwestie dotyczące struktury naszych kosztów, kwestia zmian poziomu sprzedaży na przestrzeni czasu, analiza marż dla poszczególnych produktów, grup produktowych. Te wszystkie zagadnienia, które w tej chwili musimy śledzić z jeszcze większą uwagą. To, co na pewno jest dużym plusem Power BI i co jest jednym z powodów, dla których dzisiaj dla Państwa występujemy, to łatwość jego wdrożenia i tak zwany niski próg wejścia. To znaczy już w przeciągu kilku dni, czy tych naszych przysłowiowych 7 dni wdrożenia, jesteśmy w stanie dostarczyć sporą wartość przy niewielkich kosztach. Część rozwiązań tworzących tę platformę, na przykład Power BI Desktop, czyli aplikacja służąca już do korzystania z samych raportów wizualizacji, jest de facto bezkosztowa, natomiast kwestie licencyjne to również koszty rzędu powiedzmy $10 za użytkownika na miesiąc. A w ramach tego rozwiązania możemy mieć dostęp do mnóstwa danych z różnych źródeł, czy to naszych rozmaitych, narosłych przez lata Exceli, innych baz danych, naszego systemu ERP, czy chociażby mediów społecznościowych. Wszystkie te informacje możemy zagregować w jednym miejscu i mieć do nich łatwy dostęp, chociażby przez aplikację mobilną, która w ramach Power BI również powstała. Dla użytkownika jest zdecydowanie przyjaznym systemem, w intuicyjny sposób można się tam poruszać i co ważne, daje duże możliwości samodzielnego dalszego rozwoju, jeżeli chodzi o tworzenie nowych raportów wizualizacji. Zdecydowanie nie trzeba być programistą, to tutaj potwierdzam, nie jestem, korzystam. Natomiast na pewno, żeby się rozeznać na początku, warto skorzystać ze wskazówek eksperta. I tutaj chciałbym oddać głos Maćkowi, który pokaże Państwu kilka rzeczy z życia wziętych z takiej właśnie praktycznej strony. Dziękuję, Jarku, za wprowadzenie. Ja teraz przeniosę się do prezentacji, gdzie pokażę Państwu kilka przykładów raportów, które są zbudowane w Power BI-u. No, przy takim założeniu oczywiście, że dają one wartość biznesowi, ale też są czymś, co możemy relatywnie szybko wdrożyć w danej firmie. Od czego chciałem zacząć, to od analityki zmian w czasie. Tak? Jesteśmy tak jak powiedzieliśmy sobie, w trudnej obecnej sytuacji, czy może w sytuacji, która niesie ze sobą jakieś wyzwania, żeby odnaleźć się w niej, dobrze jest zrozumieć, podstawowe parametry naszego biznesu zmieniają się w czasie. Tak, możemy oczywiście porównać dane, powiedzmy, miesiąc do miesiąca, na przykład liczbę zamówień, czy wartość zamówień, które dostajemy od naszych klientów, kontrahentów, po to, żeby zobaczyć, czy bieżący miesiąc przedstawia się lepiej, czy gorzej w stosunku do poprzedniego. Natomiast to, co jest też istotne, to warto wykonywać takie analizy porównujące na przykład rok do roku. Wtedy zobaczymy, czy na przykład spadek kwietniowy to jest rzeczywiście spadek wynikający z obecnej sytuacji na rynku, czy to jest może jakiś taki powtarzający się co roku w kwietniu trend,
i czy powinniśmy się tym przejmować czy nie. Tutaj ten wykres, czy ten raport pokazuje więcej parametrów biznesowych, które warto śledzić, a zwłaszcza ich zmiany w czasie, czyli możemy oczywiście obserwować zmiany sprzedaży netto w czasie i widzieć słupek pokazujący dane z bieżącego miesiąca i z poprzedniego, albo z analogicznego miesiąca, tylko że w poprzednim roku. Warto też analizować oczywiście to, jak się zmienia nam marża procentowa na naszej działalności, jak zmienia się liczba zamówień. Natomiast oczywiście, jeżeli przeanalizujemy sobie te parametry zagregowane, możemy szybko nie dostać odpowiedzi na pytanie, z czego wynikają tak naprawdę te wahania. Więc warto oczywiście po tej pierwszej analizie wejść troszkę bardziej w szczegóły i zobaczyć, czy spadek sprzedaży albo wzrost sprzedaży dotyczy tak samo wszystkich kanałów sprzedaży, czy dotyczy wszystkich grup klientów. Tak, czy segmentów klientów. Na tej podstawie będziemy w stanie podejmować decyzje dotyczące chociażby działań sprzedażowych czy działań marketingowych. Tutaj od razu chcę też powiedzieć, że w Power BI jest taki dla mnie bardzo inspirujący moduł czy sekcja, czy mechanizm, który nosi nazwę Time Intelligence, gdzie w prosty sposób możemy porównać nie tylko na przykład miesiąc do miesiąca, ale też na przykład odpowiadające sobie okresy, czyli przyjmując, że teraz mamy 22 kwietnia, trudno nam porównywać sprzedaż kwietniową do sprzedaży marcowej, tak, ponieważ marzec się już zakończył, kwiecień jeszcze nie. Natomiast dzięki tym funkcjom jesteśmy w stanie w bardzo, bardzo szybki sposób dokonać porównania do na przykład obecne sprzedaży z obecnego miesiąca do sprzedaży od początku marca do 22 marca, żeby to porównanie było wiarygodne. Czy na przykład od początku kwietnia do 22 kwietnia roku 2019. Wtedy rzeczywiście będziemy w stanie rzetelnie porównywać dane. Jeżeli chodzi o następny scenariusz, o którym chciałem powiedzieć, to w dobie obecnego kryzysu warto przygotować się na różne właśnie wydarzenia, które mogą nastąpić. I tutaj metodyki polecają nam, żebyśmy analizowali, robili pewne założenia co do możliwych scenariuszy, które się ziszczą w naszym biznesie. Tak? Czyli żebyśmy się przygotowali zarówno na to, że wystąpi scenariusz może bardziej optymistyczny, jak i to, że scenariusze będą bardziej pesymistyczne. Jeżeli zrobimy sobie kilka takich symulacji, no to jesteśmy już w stanie z dzisiejszej perspektywy przemyśleć pewne decyzje, które może trzeba będzie podjąć za tydzień, za miesiąc czy za dwa miesiące. I tutaj to, co jest w Power BI-u interesujące i co nas może wesprzeć, to jest właśnie taki mechanizm suwaków, tak? Czyli pozwala nam on na wykonywanie analiz co jeśli. Tak? Czyli jeżeli analiza nam pokazuje, ile możemy się spodziewać zamówień na przykład w poszczególnych godzinach, tak? Pokaże nam, jaki z tego szacowany będzie przychód i jakie koszty w ciągu danego dnia, no to możemy zobaczyć, co się stanie, jeżeli liczba zamówień spadnie nam na przykład o 10% w stosunku do zakładanej wartości, albo co się stanie, jeżeli liczba zamówień się utrzyma, ale na przykład zmienimy godzinę otwarcia, tak? Jaki to będzie miało wpływ na ostateczny wynik finansowy. Przygotowując się do wszelkiego rodzaju decyzji dotyczącej, nie wiem, zmiany zatrudnienia w naszej firmie, też możemy przesunąć sobie suwakiem liczbę pracowników, których zatrudniamy, czy stawkę godzinową ich wynagrodzeń i wtedy odpowiednia symulacja wykona nam obliczenia, które powiedzą, czy z jednej strony będziemy w stanie wykonać zamówienia, czy usługi, których klienci od nas oczekują, z drugiej strony jak to wpłynie na koszty i jak to wpłynie na ostateczny wynik finansowy. Wiele firm dzisiaj, patrząc na tego typu analizy, myśli bardziej niż nad optymalizacją biznesu, nad zwiększaniem przychodów, myśli bardziej nad tym, jak tutaj doprowadzić do sytuacji, gdzie strata, którą obecnie ponosimy, jest najmniejsza, więc taki mechanizm, przy pomocy którego rzeczywiście można wykonywać różne symulacje, może tutaj się rzeczywiście sprawdzić. Następny
przykład analizy, o której chciałem powiedzieć, to jest takie poszukiwanie obszarów, które są dla nas najbardziej dochodowe albo takie, które przynoszą straty. Tak? Jeżeli mamy wielowymiarowe spojrzenie na dane, to znaczy, że mamy jakąś wartość, którą obserwujemy, tutaj przykładem jest marża procentowa na pewnych kategoriach, segmentach produktów, które sprzedajemy oraz wartość sprzedaży tych produktów, czyli jeżeli mamy taką miarę, którą opisujemy sobie w kilku wymiarach, czyli na przykład w czasie, w lokalizacji geograficznej naszych klientów, w nazwach konkretnych produktów, no to oczywiście warto zacząć od tego, żebyśmy przeanalizowali, jak nasz biznes generalnie sobie radzi, jak wygląda marża, jak wygląda wartość sprzedaży, ale dzięki możliwym w mechanizmie Power BI metodą analiz tak zwanych drill down, tak, czyli zagłębiania się w szczegóły, możemy zobaczyć, że pozornie dobrze wyglądająca wartość marży procentowej na całej kategorii produktów, jeżeli zejdziemy głębiej, to możemy zobaczyć, że na którychś produktach ta marża jest zdecydowanie zbyt niska, albo sprzedaż jest zbyt niska, albo na przykład obsługa tych produktów czy kampanii reklamowej generuje nam zbyt duże koszty w stosunku do rzeczywistych przychodów, które mamy na danym produkcie, no i dzięki temu możemy podejmować szybko decyzje o tym, z których części naszego biznesu powinniśmy natychmiastowo zrezygnować, a na które powinniśmy położyć większy nacisk. Tutaj z kolei ta sama kategoria, czyli taki dashboard, taki raport kontrolingowy, który pochodzi z rzeczywistego systemu, stąd te liczby są zamazane. I on w jednym miejscu bardzo szybko nam agreguje dane dotyczące zarówno zaplanowanych przychodów, jak i rzeczywiście tych zrealizowanych przychodów. Pokazuje również, jak wyglądały koszty w odpowiednich kategoriach, czy to kategoriach naszych usług, czy w czasie, jak to wyglądało z perspektywy naszych poszczególnych klientów. No i tutaj z tej perspektywy bardzo szybko możemy znaleźć na przykład klientów, czy projekty, które są nierentowne oraz te, które przynoszą nam największą rentowność. Na tej podstawie bardzo szybko policzyć te podstawowe wskaźniki biznesowe dla całej naszej firmy. Następny mechanizm, o którym chciałem kilka słów powiedzieć, to jest mechanizm prognoz. Jeżeli obserwujemy jakąś wartość naszego biznesu, tak jakiś wskaźnik, taki jak nie wiem, przychód, czy taki jak liczba zamówień, czy taki jak ponoszone koszty, nie wiem, zapotrzebowania na towary, które znajdują się na magazynie, jeżeli jesteśmy w stanie ten wskaźnik umiejscowić w czasie, tak, czyli pokazać na osi czasu, wówczas przy pomocy algorytmu, który nosi nazwę wygładzanie wykładnicze, jesteśmy w stanie w miarę szybko pociągnąć naszą linię dalej. Czy właściwie Power BI przy pomocy tego algorytmu zweryfikuje poprzednie wartości umieszczone w czasie. Zasugeruje się również pewnymi wskaźnikami czy pewnymi wahaniami, które następowały w historii i jest w stanie nam zaproponować prognozę. W tym przypadku widzą Państwo, że system prognozuje liczbę zamówień w kolejnych miesiącach. Tak jak Państwo widzą, on też pokazuje pewne scenariusze, ponieważ ze względu na ustawiony poziom ufności dla tej prognozy, system nam pokaże również, jaka jest dolna granica, jaka jest górna granica, w których to prawdopodobieństwo jest największe, że dana prognoza się ziści. No i jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć w kontekście Power BI-a. Jest tutaj taki bardzo interesujący z mojej perspektywy mechanizm noszący nazwę analizy kluczowych elementów mających wpływ. Na czym to polega? Mamy znowu jakąś wartość biznesową, którą chcemy przeanalizować, czyli ja się skupię na tej liczbie zamówień, na przykład, którą nasza firma ma od klientów i jeżeli zdefiniujemy, że analizujemy właśnie ten wskaźnik i potem wprowadzimy jakiś szereg parametrów, ze względu na które chcielibyśmy analizować ten wskaźnik, czyli na przykład rejony geograficzne, z których pochodzą nasi klienci, produkty, które zamawiają, marki, które zamawiają, typy produktów, czy jeżeli świadczymy usługi B2C, to chociażby na przykład płeć klientów,
to system jest nam w stanie znaleźć pewne wzorce zachowań poszczególnych klientów, które różnią się w stosunku do przeciętnej. I tutaj na przykład automatycznie, tak, bez potrzeby tego, żebyśmy analizowali każdy możliwy wariant, system znajduje nam elementy, które mają rzeczywiście wpływ na zmienną, którą analizujemy. Czyli ta analiza pokazuje, że liczba sprzedanych produktów, tak, największa jest u klientów, których pozyskaliśmy w 2017 roku. Jest to segment klientów, którzy nawet składają więcej zamówień niż ci pozyskani w 2018 i tak dalej, no i zdecydowanie większy niż u tych klientów, których pozyskaliśmy wcześniej. I analogicznie system nam może znaleźć taką ciekawą zależność, że na przykład klienci, którzy pochodzą z dużych miast, jednostkowo, czy każdy z takich klientów zamawia zdecydowanie więcej, czy zamówił zdecydowanie więcej niż pozostałe segmenty naszych klientów. Tak? Czyli może nam się wydawać, że mimo że w przypadku naszego sklepu większość sprzedajemy do klientów pochodzących z małych miejscowości, natomiast system automatycznie znajduje taką zależność, że jeżeli pozyskaliśmy już klienta z dużego miasta, to jest on dużo bardziej wartościowym klientem dla nas, ponieważ on jednostkowo zamawia dużo więcej produktów. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład optymalizować nasz marketing i tak wydawać pieniądze na kampanie reklamowe czy na działania sprzedażowe, żeby one przynosiły maksymalnie duży zwrot. To, co oczywiście podczas tych kilku slajdów, czy w ramach tych kilku slajdów nie opowiedziałem Państwu o całej możliwości takiego narzędzia, jakim jest Power BI, to, co chciałem przede wszystkim, na co chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, to, że możemy rzeczywiście szybko w ciągu tych 7 dni, o których mówimy w ramach naszego przekazu, przygotować mechanizm, który rzeczywiście połączy się ze źródłami danych, jesteśmy w stanie przygotować model danych, a również zaimplementować pewne analizy, które są trochę bardziej, albo nieco bardziej, albo dużo bardziej wyrafinowane niż to, z czym mamy na co dzień do czynienia, jeżeli analizujemy dane przy użyciu chociażby Excela. Także to tyle, co chciałem powiedzieć. Teraz jest ten czas, kiedy chcemy posłuchać trochę o Państwa przemyśleniach albo Państwa pytaniach i na pewno do wszystkich się odniesiemy. Dzięki, Maćku. Wydaje mi się, że pierwsze pytanie już mamy. Na który produkt Power BI zdecydować się na początek? Pytanie od pani Aleksandry. I tak jak Jarek powiedział, jest narzędzie, które się nazywa Power BI Desktop, które jest zupełnie darmowe. Możemy je sobie ściągnąć ze strony Microsoftu. Ja bym radził, żeby zacząć od tego. Tak, to jest taka podstawa, przy pomocy której połączymy się ze źródłami danych, zbudujemy model danych, zbudujemy jakieś pierwsze raporty. To narzędzie ma pewne ograniczenia, tak? Niewygodnie się na przykład dzieli wynikami pracy z naszymi współpracownikami. Jeżeli chcemy pójść w tym kierunku, to już musimy kupić usługę Power BI Pro. Natomiast na pewno polecam rozpoczęcie pracy z Power BI od Power BI Desktop. Tutaj mam jeszcze kolejne pytanie dotyczące dalszych webinarów. Nie wykluczamy. Chcemy się dzielić wiedzą, chcemy pokazywać, jaką wartość można z tych rozwiązań analitycznych wyciągać, więc niewykluczone, że ta seria będzie miała swój dalszy ciąg. Prosimy oczywiście obserwować naszego LinkedIna i wyglądać w wiadomości. Dobrze. Mamy pytanie, czy jest wersja na Maca i była wcześniej odpowiedź, że nie współpracuje z Maciem. Tak, to jest racja. Power BI Desktop działa wyłącznie w środowisku Windows.
co jest jakimś tam obejściem tego problemu, jeżeli ktoś nam przygotuje przy użyciu komputera z Windowsem model danych, tak, połączy się ze źródłami danych, przygotuje nam model danych i wyeksportuje ten model danych do usługi Power BI Pro, to ona jest już dostępna przez przeglądarkę internetową, nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o sam sprzęt. Pojawiło się w międzyczasie jeszcze kolejne pytanie, czy to narzędzie jest przeznaczone dla dużych organizacji, czy jest też odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest fakt różnorodności zapytań, które dostajemy pod kątem Power BI, różnorodności wdrożeń i projektów, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia, bo śmiało możemy tutaj powiedzieć, że zarówno firmy 10, 15 czy 20 osobowe znajdują dla tego zastosowanie. Jakie jest to narzędzie używane przez potężne korporacje? W zasadzie jest ono na tyle elastyczne w swoim działaniu, jakby nastawione stricte na biznes, bo przecież każda firma ma swoich klientów, ma swój produkt w takiej czy innej formie i ma dane, z których może wyciągnąć dla siebie informacje. Więc rozwiązanie jest dostosowane do w zasadzie wszystkich branż i wszystkich skal działalności, zawsze da się znaleźć jakieś pole do wyciągnięcia z tego wartości. Ja jeszcze dodam, że Power BI, pomysł w ogóle na Power BI wynika z pewnych ograniczeń Excela, więc pierwotnie Microsoft pomyślał o tym, żeby zastąpić Excela w zadaniach analitycznych właśnie przy pomocy narzędzia Power BI. No i stąd możemy powiedzieć, że tak samo jak Excel jest tak naprawdę narzędziem, które może działać we wszystkich, w każdego rodzaju firmie, tak samo Power BI może działać w każdego rodzaju firmie. Mówiąc szczerze, jeżeli jest biznes, który generuje bardzo mało danych, tak, jeżeli obsługujemy, nie wiem, jednego albo dwóch klientów dziennie, to nie widzę potrzeby, żeby takie narzędzie implementować. Natomiast jeżeli to już są liczby, z których rzeczywiście można wyciągnąć jakieś trendy, jakieś wzorce, czy wyciągnąć jakieś sensowne analizy, no to zachęcam do tego, żeby skorzystać z takiego narzędzia. Super. Widzę, że mamy jeszcze pytanie o wdrożenie, Maćku. Jak wygląda z perspektywy praktycznej implementacja narzędzia przez naszą firmę? No to w kilku słowach mogę powiedzieć, że staramy się podchodzić do takich projektów zwinnie, to znaczy zidentyfikować na początek oczywiście pewne potrzeby biznesowe, czyli zadać pytanie o jakich aspektach biznesu przedsiębiorca, analityk powinien wiedzieć po to, żeby podejmować decyzję, tak? Jeżeli tutaj zrozumiemy potrzeby, no to wówczas zastanawiamy się nad tym, jakie są źródła danych i jakie skąd rzeczywiście możemy wziąć dane po to, żeby połączyć je w model. I model danych, jeżeli mamy dane na przykład w systemie ERP, w którym jest jakaś spójna baza danych, albo co nam się dosyć często zdarza, też łączymy się z danymi pochodzącymi na przykład z różnych plików Excela, które gdzieś tam są aktualizowane przez wielu pracowników, no to jesteśmy w stanie te dane połączyć do jednego spójnego modelu. Jeżeli taki model już jest, to tak naprawdę możemy oddać nawet użytkownikom biznesowym odpowiedzialność za przygotowanie dalszych raportów. My bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby nie tylko zrobić rozwiązanie takie end-to-end, czyli żeby zainstalować ostateczne raporty, ale też żeby nauczyć użytkowników biznesowych tego, w jaki sposób samodzielnie tworzyć raporty, w jaki sposób samodzielnie przygotowywać poszczególne analizy po to, żeby to rozwiązanie było rozwijane zarówno przez nas, jak i przez samych użytkowników biznesowych, którzy najlepiej wiedzą, czego będą oczekiwali w dalszej kolejności od tego narzędzia. Tak, tutaj pada pytanie o programowanie. Jestem ciekaw, czy to w kontekście tego, co mówiłem na początku, że nie trzeba być programistą, natomiast oczywiście Power BI ma też bardziej zaawansowane funkcje. Więc tak. Chociażby to, o czym mówiłem, to na przykład analizy Time Intelligence, tak? Jest pytanie, co z programowaniem w DAX? Rzeczywiście najbardziej interesujące analizy można wykonać właśnie odwołując się do języka DAX, przygotowując w nim poszczególne formuły. Rzeczywiście to nie jest coś, w co wejdzie każdy użytkownik tak z marszu, tak?
Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, my jesteśmy w stanie przygotować model danych, tak, który zawiera zarówno same dane pochodzące z różnych źródeł, jak i możemy przygotować te miary w języku DAX, których potem użytkownicy będą używali już na raportach. Natomiast też możemy przeszkolić użytkownika z podstawowych funkcji, tak, których tak naprawdę jest kilka, i jeżeli użytkownik już w nich się dobrze będzie czuł, tak, no to samodzielnie będzie w stanie rozwijać to narzędzie. Ja myślę, że to po części też odpowiada na kolejne pytanie, które padło. Czy jest to implementacja jednorazowa, polegająca na zbudowaniu modelu, czy stała współpraca w trybie miesięcznym? Bo tak naprawdę obie wersje są jak najbardziej możliwe. Tutaj to jest jakby kwestia ustaleń i potrzeb po stronie klienta. Jak najbardziej możemy przygotować model, przeszkolić użytkowników i jakby pozostawić dalszy rozwój klientowi samemu sobie, ale model, w którym przeznaczamy powiedzmy pewną ilość godzin w każdym miesiącu na konsultacje czy na wytwarzanie dodatkowych raportów, nowych wizualizacji, również jak najbardziej jest możliwe. Staramy się maksymalnie elastycznie podchodzić do tego tematu i faktycznie odpowiadać na to, co w danym momencie biznes potrzebuje. Tak jak Jarek powiedział, przede wszystkim staramy się zaspokoić potrzeby naszych klientów. Jeżeli w firmie jest silny zespół analityczny, to może on za chwilę nie potrzebować tak dużego wsparcia z naszej strony. Natomiast też wiemy, że jest dużo ludzi, którzy nie chcą wchodzić bardzo głęboko w kwestie budowania modelu czy budowania analiz i zlecają nam rozwój systemu w trybie właśnie takiej opieki miesięcznej. Jakie są koszty przygotowania modelu? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo to bardzo zależy od tego, z jakimi źródłami danych, z iloma źródłami danych mamy do czynienia, czy w grę wchodzą jakieś procesy integracyjne, etc. Więc raczej byłbym ostrożny z podawaniem tutaj jakichkolwiek szczegółowych kwot. Natomiast myślę, że można śmiało powiedzieć, że takie bazowe wdrożenie przy niewielkim poziomie komplikacji i doprowadzenie do pierwszych kilku raportów, kilku wizualizacji, to są średnio koszty rzędu 10 do 15 tysięcy złotych netto. Tu jest jeszcze pytanie czy komentarz dotyczący języka DAX. Jego składni. Natomiast wydaje mi się, że już nie ma czasu, żeby teraz się wdawać w polemikę. Zachęcam do kontaktu z nami. Możemy temat pociągnąć już poza tym wydarzeniem. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy do kontaktu przez LinkedIn, Maciek Pondel, Jarek Mackiewicz. Myślę, że znajdziecie nas Państwo bez problemu. Oczywiście nasze namiary są też dostępne w zaproszeniu na same wydarzenie. Mailowo też jesteśmy do Państwa dyspozycji, ale zaczekajmy jeszcze chwilę, bo widzę tutaj migające trzy kropki. A, okej. My również dziękujemy za uwagę, dziękujemy za wszystkie pytania. Nawiązując do tego wcześniejszego wątku, stay tuned, jak to ładnie się mówi na Zachodzie, będziemy starali się dalej dzielić wiedzą i pomagać. Zachęcamy też do odwiedzin naszego bloga firmowego Unity. Mamy tam kilka artykułów dotyczących Power BI-a, kilka takich bardziej ogólnych dotyczących strategii, kilka takich już bardzo szczegółowych dotyczących poszczególnych funkcji Power BI-a. Wydaje mi się, że może to być dla Państwa wartościowe, jeżeli się zapoznacie z tymi artykułami. Jaki jest adres bloga? Trzeba wejść na stronę unitygroup.com i tam już będzie odnośnik do naszego bloga. Okej, dobrze. Dziękujemy raz jeszcze w takim razie i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Miło było się z Państwem spotkać.